chciałem dzisiaj opowiedzieć o Zygmuncie Krasińskim. Poproszę może o pierwszy obrazek. Proszę Państwa, Zygmunt Krasiński, trzeci wieszcz wielkiej romantycznej trójcy wieszczów, taki najmniej w tej chwili znany i najmniej doceniany, jest kimś zupełnie innym w stosunku do Mickiewicza i Słowackiego. Z kilku powodów. Po pierwsze, jest on z tej trójcy wieszczów najmłodszy, urodził się 14 lat po Mickiewiczu, a 3 lata po Słowackim. Następna różnica to jest taka, że jest dzieckiem Mazowsza. To jest, proszę Państwa, ja myślę, że większość z Państwa tutaj, ja sam, jesteśmy związani z Warszawą czy z Mazowszem. To jest poeta, który pochodzi z Mazowsza, gdy Mickiewicz i Słowacki reprezentują literaturę kresową. Mickiewicz to jest przecież Litwo, ojczyzno moja. Słowacki w bardzo wielu utworach był piewcą Ukrainy, a konkretnie Wołynia. Natomiast Zygmunt Krasiński związany był z północnym Mazowszem i chociaż większość swojego życia spędził za granicą, to wciąż w jego twórczości właśnie jakieś ślady mazowieckie odnajdujemy. Kolejna różnica, która no już nie była zależna od niego, jest taka, że Mickiewicz i Słowacki są pochowani na Wawelu, w krypcie wieszczów uroczystym, stworzonym specjalnie dla nich miejscu, podczas gdy Zygmunt Krasiński pochowany jest w Opinogórze, czyli stolicy jakby swoich dóbr mazowieckich. I proszę Państwa, tam gdzie jest pochowany w podziemiach kościoła opinogórskiego, sama Opinogóra jest nazywana przez mieszkańców mazowieckim Wawelem. Dlatego właśnie, że pochowany jest tam, że spoczywa tam trzeci z wieszczów. I na deser na koniec zostawiłem ostatnią, główną różnicę, która oddziela go od Mickiewicza i Słowackiego, to jest, proszę Państwa, pochodzenie społeczne i sytuacja majątkowa. Otóż Mickiewicz i Słowacki reprezentują szlachtę, ale taką szlachtę trzecią, może nawet czwartorzędną. Bardzo lichą, bardzo słabą, bez majątku, bez długiej genealogii. Natomiast Krasiński pochodzi z rodu arystokratycznego, którego mityczne początki sięgają cesarstwa rzymskiego i rycerza Macieja Korwinusa. Natomiast udokumentowane historycznie pochodzenie rodowe sięga bitwy pod Grunwaldem XV wieku. I proszę Państwa, Zygmunt Krasiński jednocześnie był człowiekiem bardzo majętnym, bardzo, bardzo zamożnym. Powiem taką rzecz. Mickiewicz, proszę Państwa, najlepszy swój okres finansowy przeżywał, kiedy był wykładowcą, profesorem w Collège de France i zarabiał wtedy rocznie 8 tysięcy franków. I to było coś, no, co postrzegał jako bardzo dobre usytuowanie materialne. Juliusz Słowacki, który umiejętnie grał na giełdzie, umierając pozostawił majątek w wysokości 15 tysięcy franków. I też uważano, że nie był człowiekiem biednym. Natomiast z Krasińskim jest taka anegdota, że na początku lat 50. XIX wieku zbankrutował bank w Paryżu, gdzie on miał ulokowane swoje oszczędności. Wtedy nie było żadnych funduszy gwarantowanych, wiecie Państwo, wolna amerykanka panowała. I z powodu bankructwa tego banku i ucieczki właściciela banku do Ameryki, Zygmunt Krasiński w ciągu jednego dnia stracił 5 milionów franków. Więc zobaczmy, jaka to jest różnica. 8 tysięcy rocznie Mickiewicza, 15 tysięcy uciułane przez całe życie przez Słowackiego i Krasiński w ciągu jednego dnia traci 5 milionów franków. I on to oczywiście boleśnie odczuwa, on pisze w listach do swoich przyjaciół, jaki to straszny los go spotkał, prawda? Ale żyje dalej. Podróżuje dalej. I dalej, proszę Państwa,
wspiera różnych ludzi, których wspierał, dlatego że był on człowiekiem jednocześnie niebywale hojnym. Z jego wsparcia korzystał i Mickiewicz, i dzieci Mickiewicza później, i Cyprian Norwid, i filozof Bronisław Trętowski, i wielu, wielu innych, proszę Państwa, emigrantów o nie tak głośnych i ważnych nazwiskach. Jeszcze przypomniała mi się jedna różnica. Mianowicie Zygmunt Krasiński nigdy nie był emigrantem w sensie formalnym. Chociaż większość życia spędził za granicą, to zawsze miał ważny paszport poddanego Królestwa Polskiego. I od czasu do czasu z zagranicy musiał zjeżdżać do Warszawy, odnawiać ważność tego paszportu i znowu wyjeżdżał, mieszkając najczęściej albo w Rzymie, albo w Paryżu, albo w różnych miastach, państwach niemieckich. Proszę Państwa, na tej pierwszej ilustracji widzimy taki portret pochodzący jeszcze z okresu księstwa warszawskiego, czy właściwie początków chyba już Królestwa Polskiego. Zygmunt Krasiński na tym portrecie ma 5 lat, może 6 i układa domek z kart. To jest chyba portret imaginacyjny, ale dlatego go wybrałem na otwarcie, ponieważ właśnie ta sytuacja, przyglądanie się przez dziecko nietrwałości ludzkiej budowy, nietrwałości tego domku z kart, jest jedną z głównych cech twórczości Krasińskiego. To był taki właśnie poeta i pisarz i myśliciel, który tropił to, co jest nietrwałe. I poproszę następny obrazek. Proszę Państwa, tutaj widzimy Opinogórę. Opinogóra to jest wieś, dokładnie się nazywa Opinogóra Górna. To jest wieś położona 7 kilometrów obok Ciechanowa, chyba na zachód od Ciechanowa, ale nie chcę tu Państwa wprowadzić w błąd. I na tej fotografii widzimy stylizowany, zbudowany w modnym w epoce romantyzmu stylu neogotyckim zameczek myśliwski. Ten zameczek wybudowany został przez generała Wincentego Krasińskiego, ojca Zygmunta, jako prezent ślubny dla samego Zygmunta. I w tym zameczku oraz w kilku sąsiednich obiektach, których na tym obrazku nie widać, mieści się działające już, proszę Państwa, od 60 lat prawie Muzeum Romantyzmu. Oczywiście głównym bohaterem tego Muzeum Romantyzmu jest Zygmunt Krasiński, ale znajdziemy tutaj także pamiątki związane z innymi romantykami. Bardzo prężnie działa to muzeum, ma ono charakter ponadlokalny, ogólnopolski. Ja na przykład jako wykładowca z polonistyki warszawskiej co roku staram się z grupą studentów pojechać do Opinogóry, żeby odwiedzili oni to muzeum i zobaczyli jego największą dumę przechowywaną w owym muzeum, czyli teczkę Napoleona oraz inne różne artefakty, naprawdę bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś z Państwa nie miałby co robić z wolnym czasem, to zachęcam do odwiedzenia Muzeum Romantyzmu. I poproszę o następny obrazek. Proszę Państwa, jesteśmy dalej w Opinogórze i ta piękna rzeźba, to jest, ona się mieści w prawej nawie kościoła opinogórskiego, to jest rzeźba nagrobkowa matki Krasińskiego. Otóż matka Krasińskiego, Urszula Krasińska z domu Radziwiłł, zmarła w 1822 roku, czyli wtedy, kiedy Zygmunt, jej jedyny syn, miał 10 lat. Tę rzeźbę w alabastrze wyrzeźbił włoski rzeźbiarz Pampaloni. Pamiętamy o tym Pampalonim dlatego, że u niego rzeźby we Włoszech uczył się Norwid, więc to wszystko jakby w jednym takim rodzinnym kręgu się zamyka. I proszę zwrócić uwagę, że przy łóżku umierającej kobiety klęczy 10-letni chłopczyk, kobieta prawą rękę trzyma na jego głowie i ten chłopczyk to jest oczywiście jej syn, czyli nasz dzisiejszy bohater, to jest Zygmunt Krasiński. I proszę Państwa, śmierć matki
no to jest zawsze wielki wstrząs, prawda? Ale śmierć matki dla dziesięciolatka była w tym wypadku wstrząsem tym większym, że przeszedł on pod opiekę ojca, a jego ojciec, generał Wincenty Krasiński, muszę mu chwilkę poświęcić czasu, był człowiekiem niebywale despotycznym i nie zawarł nowego małżeństwa, nie związał się już z nikim po śmierci Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej. Wincenty Krasiński całkowicie poświęcił się wychowaniu swojego syna. Dwa słowa o samym Wincentym. Kto to był? Proszę Państwa, oczywiście arystokrata, hrabia, ale także zawodowy wojskowy. W czasach napoleońskich służył jako dowódca pierwszego pułku szwoleżerów Gwardii Napoleona, czyli elitarnej jednostki wojskowej złożonej z kawalerzystów, czyli żołnierzy jeżdżących na konikach, prawda? Złożony z kawalerzystów i odsłaniających bezpośrednio cesarza Napoleona. I proszę Państwa, największym w tym pułku służyli wyłącznie Polacy, polscy szlachcice, młodzi z zamożnych rodów, musieli sami kupić konia, umundurowanie, ekwipunek cały i tak dalej. I proszę Państwa, znani oni byli z różnych niebywałych, bohaterskich szarż, które współczesnym wręcz wydawały się jakieś niemożliwe. Najbardziej znanym ich wyczynem tego pierwszego pułku szwoleżerów gwardii było przełamanie obrony hiszpańskiej w wąwozie Somosiery. Temu się właśnie też przyglądał, stojąc w strzemie przy boku Napoleona, generał Wincenty Krasiński. Kiedy urodził mu się Zygmunt, a Zygmunt urodził się w Paryżu w 1812 roku, dlatego że już wtedy Wincenty Krasiński był u boku Napoleona przygotowującego swoją sławną wyprawę na Rosję. Więc kiedy urodził mu się Zygmunt, to proszę Państwa, na pierwsze imię dano mu oczywiście Napoleon, później jak to w arystokracji pięć imion musiało być, więc tam było chyba Napoleon, Władysław, coś tam, Zygmunt, to było piąte imię, prawda? I mianowano go od razu po urodzeniu adiutantem króla Rzymu. A królem Rzymu był syn Napoleona, czyli Orlątko, który było niecały rok starszy od Zygmunta. I na przykład w Warszawie, w Muzeum Wojska Polskiego, w sali poświęconej wojnom napoleońskim jest taki malutki mundurek niebieski Zygmunta Krasińskiego jako adiutanta króla Rzymu. Kiedy Napoleon poniósł klęskę, kiedy zakończyło się 100 dni, kiedy zawarto święte przymierze, kiedy zakończył swoje obrady Kongres Wiedeński, panowie Krasińscy, państwo Krasińscy, mały Zygmunt i jego rodzice, zamieszkali w Warszawie. I tutaj, proszę Państwa, jak ten mały brzdąc się przedstawiał imieniem, jestem Napoleonek Krasiński, to było już okropny obciach. W związku z tym szybko poszło to pierwsze imię w zapomnienie, a piąte imię Zygmunt awansowało na pierwsze. I proszę Państwa, wracam do śmierci matki Zygmunta. Po tej śmierci Wincenty Krasiński po prostu niepodzielnie i despotycznie zarządzał życiem swojego syna. I tak na przykład wybrał mu kierunek studiów. W 1825 roku Krasiński zaczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Fakultecie Prawnym. Proszę Państwa, w pewnym momencie jak studenci, ja będę tutaj już się streszczał, bo czas płynie, studenci robili jakąś demonstrację patriotyczną i szli w kondukcie pogrzebowym, to generał Wincenty Zygmuntowi kazał iść na wykłady. I on sam jeden słuchał wykładów, gdy wszyscy inni studenci brali udział w tej patriotycznej manifestacji. Generał Wincenty Krasiński z napoleońskiego bohatera stał się lojalistą, uwielbiającym cara, a może nawet nie uwielbiającym, w każdym razie służącym wiernie carowi. I proszę Państwa, kiedy w pewnym momencie Zygmunt wobec kolegów na uniwersytecie chciał stanąć w obronie honoru swojego ojca, to został spoliczkowany, i Wincenty Krasiński zrozumiał, że musi go dla bezpieczeństwa wywieźć z Polski. Kazał mu wyjechać do Szwajcarii. Zygmunt w 1829 roku zamieszkał w Szwajcarii.
W tym czasie w Polsce wybuchło powstanie listopadowe. Wincenty Krasiński o mało, że nie został powieszony tam, prawda, w jakimś samosądzie ulicznym. Cudem udało mu się ujść z życiem. I proszę Państwa, Zygmunt Krasiński był w Genewie, a Wincenty Krasiński okres powstania spędził u boku cara w Petersburgu. I proszę Państwa, zaczął się wtedy potężny rozbrat między ojcem i synem, szczególnie, że Zygmunt sobie roił, że skoro Polacy walczą o niepodległość, to jego tatuś każe mu zaraz wracać do Polski, żeby się tutaj bić o wolną Polskę. Oczywiście żadnego takiego rozkazu, żaden taki rozkaz do Genewy nie nadszedł. Przeciwnie, generał Wincenty wszelkimi siłami, całym swoim autorytetem i władzą rodzicielską kazał mu zostać w Szwajcarii, a wezwał go do Polski dopiero rok po upadku powstania, latem 1832 roku. Zygmunt jechał na to spotkanie z ojcem jak na ścięcie. Jego uczucia, jego stosunek do ojca był wtedy taką mieszanką nienawiści i miłości. I proszę Państwa, Wincenty Krasiński, który zdawał sobie sprawę tutaj z tego, że musi odbyć jakąś bardzo trudną rozmowę ze swoim synem, starannie tę rozmowę wyreżyserował. Zygmunt najpierw przyjechał do Warszawy, gdzie w Pałacu Krasińskich, to jest tam, gdzie dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych, nie zastał ojca. Kazano mu jechać do Opinogóry. Pojechał do Opinogóry, we dworze opinogórskim ojca też nie było. Kazano mu czekać. Dopiero o północy przyszedł jakiś służący i powiedział, że i powiedział, że generał wzywa syna. Świecąc pochodnią, wyszli z dworu i udali się do pobliskiego kościoła, gdzie w podziemiach na czterech takich łańcuchach wisiała trumna ze zwłokami matki Zygmunta Krasińskiego. I przy tej trumnie oczekiwał Zygmunta Krasińskiego jego ojciec. I przy tej trumnie przeprowadził z nim kilkugodzinną rozmowę, po której to rozmowie obaj panowie Krasińscy, ojciec i syn, wyszli całkowicie pogodzeni. Proszę Państwa, w jaki sposób przeprowadził tę rozmowę Wincenty Krasiński? Otóż udowodnił on swojemu synowi, a Zygmunt ten dowód przyjął, że powstanie listopadowe nie było powstaniem niepodległościowym, że to nie była walka patriotyczna, narodowo-wyzwoleńcza. Ale w takim razie czym było? Otóż Wincenty Krasiński przekonał Zygmunta, Zygmunt pewnie chciał być też przekonany, że powstanie listopadowe było rewolucją społeczną. Było ruchem wszczętym przez kilku młodych wojskowych i przez kilku wywrotowców młodych, ruchem wszczętym po to, żeby pozbawić posiadania dóbr arystokrację i szlachtę i żeby wejść w ich posiadanie dóbr. To miała być po prostu taka zamiana miejsc, żeby ci, którzy nie posiadają, mieli teraz majątki, a tamtych, którzy posiadają, należało w jakiś sposób wyeliminować. I proszę Państwa, tutaj wybiegając trochę naprzód, powiem, że Zygmunt Krasiński zawsze ulegał woli swojego ojca. I tak, po tym pogodzeniu się latem 1832 roku Wincenty Krasiński powiedział synowi: jedziemy razem na wycieczkę do Petersburga. I pojechali. Później, kiedy Zygmunt Krasiński wdał się w romans z taką mężatką, Joanną Bobrową, ojciec mu powiedział: masz z nią zerwać. I on zerwał, ale było mu smutno. No to, żeby go pocieszyć, generał Wincenty Krasiński zapoznał go z inną kobietą, Delfiną Potocką. Nie wiedział, że Zygmunt Krasiński wskoczy w romans dużo silniejszy, dużo mocniejszy niż ten związek, jaki miał z Joanną Bobrową. Kazał mu więc ojciec zerwać z Delfiną Potocką, albo przynajmniej się od niej oddalić, żeby się ożenić.
sam mu znalazł żonę, Elizę Branicką. Może pojedziemy trochę z obrazkami dalej, bo tam jest chyba następny obrazek przedstawiający właśnie. To jest Delfina Potocka, wybitna kobieta epoki romantyzmu, znakomita śpiewaczka. Tu zrobię małą dygresję o niej. Proszę Państwa, zawsze studentom mówię, że gdyby nie XIX-wieczne przesądy, które nie pozwalały arystokratce na występy teatralne, to ona byłaby po prostu rewelacyjną, światowej klasy, primadonną, sopranistką, koloraturową. Proszę Państwa, i mam jeden potężny dowód na to, że kiedy Chopin, a w końcu trudno nam znaleźć innego człowieka, który by się lepiej znał na muzyce jak Fryderyk Chopin. Kiedy Fryderyk Chopin umierał w Paryżu przy placu Vendôme w 1849 roku, to leżąc na łożu śmierci, na dwa dni przed śmiercią, prosił, żeby przyszła do niego hrabina Potocka i mu śpiewała. I ona mu śpiewała arie z różnych oper. Więc proszę Państwa, jeśli Chopin, wiedząc, że umiera, chciał jakby w zaświaty zabrać ze sobą głos tej kobiety, to musiała być naprawdę dobra. No i była kochanką Zygmunta Krasińskiego oprócz tego. Poproszę następny obrazek. Proszę Państwa, Wincenty Krasiński sam znalazł mu żonę z odpowiedniego rodu, Elizę Branicką, też hrabinę, też hrabiankę, przepraszam, arystokratkę. I proszę Państwa, to było śmieszne, ponieważ Zygmunt Krasiński wszelkimi siłami bronił się przed tym ślubem, ale zmuszony do ojca ożenił się. Ożenił się z tą Elizą Branicką, ślub był w Dreźnie, później młoda para powozami jechała do Opinogóry, po drodze wiwatowali ludzie i wyrzucali czapki do góry, prawda, bo zostali przez Wincentego Krasińskiego opłaceni. I proszę Państwa, Zygmunt Krasiński jechał w oddzielnym powozie niż jego żona, w innym wozie, takim swojej takiej ulubionej czarnej karecie, w której pisał listy. I pisał mnóstwo listów. Po pierwsze do ukochanej, do Delfiny Potockiej, w której zaręczał, że wprawdzie się ożenił, ale nic nie łączy go z jego żoną. Po drugie pisał do przyjaciół, gdzie jeśli cokolwiek o tej żonie napomykał, to pisał ta panna. On nie pisał Eliza, nie pisał moja żona, tylko pisał ta panna. Dlatego, że uległ woli ojca i ożenił się z nią, ale postanowił z nią nie sypiać. I to było małżeństwo białe. Prawda? I tak przyjechali do Opinogóry i znowu zamieszkali w oddzielnych budynkach. Eliza zamieszkała we dworze, Zygmunt w tym pałacyku myśliwskim, który Państwu pokazywałem, i wciąż ona była tą panną. I cierpliwie znosiła ten swój los, ale w pewnym momencie poszła jednak do generała Krasińskiego i opowiedziała, jak wygląda jej małżeństwo. Generał wezwał Zygmunta na rozmowę. I zaraz zaczęły się rodzić w tym małżeństwie dzieci. I widzimy, że tutaj Eliza jest z trójką dzieci, naprawdę jeszcze urodziło się czwarte, którego na tym portrecie nie ma. I w sumie stanowili dość przykładne małżeństwo. I nawet na łożu śmierci Zygmunt Krasiński podyktował takie wyznanie. Już nie mógł sam zapisać go, bo ręce miał niewładne. Na dzień czy dwa dni przed śmiercią podyktował takie wyznanie. Mówiąc o sobie samym, głupi, całe życie szukałem anioła, a nie wiedziałem, że tym aniołem jest Eliza. I proszę Państwa, tak właśnie wyznał miłość swojej żony na kilkadziesiąt godzin przed śmiercią, ale następnego dnia na kilkanaście godzin przed śmiercią kazał obstalować złoty zegarek dla Delfiny Potockiej. Więc to był człowiek taki bardzo niekonsekwentny, prawda, i w sumie bardzo jakby nowoczesny w tych swoich poszukiwaniach, chociaż oczywiście nie musi się to nam podobać. Dobrze, proszę Państwa, czyli zobaczmy, cały czas żyje on we władzy swojego ojca. I często tak jest, że są przecież bardzo tacy despotyczni rodzice i na ogół takie toksyczne związki kończą się tym, że no taki jest porządek rzeczy, że rodzice umierają wcześniej niż dzieci. I tak było też w tym wypadku. I proszę Państwa, Wincenty Krasiński zmarł w listopadzie 1858 roku, a Zygmunt zmarł w lutym 1859 roku. Przeżył swojego tatusia o 3,5 miesiąca. I
Co jest niesamowite, Wincenty umarł w Warszawie, Zygmunt nawet nie przyjechał na jego pogrzeb, dlatego że leżał przykuty do łóżka, śmiertelnie już chory, w Paryżu. I proszę Państwa, właśnie leżąc już na tym łóżku, dowiedziawszy się o śmierci ojca, zaczął dyktować ostatnie dzieło swojego życia, które nosiło tytuł Żywot i sprawy generała Wincentego Krasińskiego. Tak to, proszę Państwa, był toksycznie jakby od swojego rodzica uzależniony i tak nie potrafił tej więzi nigdy zerwać. I jeden, jedyny raz udało się mu tylko ojcu przeciwstawić. Wróćmy do tego roku 1832. Niedawno upadło powstanie listopadowe. Wincenty Krasiński i Zygmunt pogodzili się ze sobą i Wincenty, pogodziwszy się, odzyskawszy miłość i zaufanie syna, idzie za ciosem i mówi tak: synu kochany, jedziemy teraz razem do Petersburga. Dlaczego tam pojechał? Ponieważ będąc w Petersburgu podczas powstania listopadowego, załatwił z carem Mikołajem I karierę dyplomatyczną dla swojego syna. Wincenty Krasiński był niebywale ambitny i sobie myślał tak: skoro Adam Jerzy Czartoryski mógł być na przykład ministrem spraw zagranicznych Rosji przy carze Aleksandrze I, to dlaczego Zygmunt Krasiński nie miałby zrobić jakiejś błyskotliwej kariery w imperialnej dyplomacji? I proszę Państwa, kiedy te plany Wincenty Krasiński przedstawił swojemu synowi w Petersburgu, to Zygmunt Krasiński, bardzo to chcę podkreślić, po raz pierwszy i ostatni raz w życiu powiedział tacie stanowcze nie. Powiedział, że nigdy nie wejdzie w służbę rosyjską. Nigdy nie będzie funkcjonariuszem aparatu samodzierżawia. Nigdy nie będzie funkcjonariuszem caratu. I proszę Państwa, tak zdecydowanie i tak konsekwentnie przeciwstawiwszy się planom swojego ojca, postawił go w okropnie kłopotliwej sytuacji. Dlatego, że wszystko było z carem obgadane i wiecie Państwo, z carem to nie jest tak, że można powiedzieć, no dziękujemy bardzo, aleśmy się rozmyślili. Prawda? To nie jest. Trzeba było powiedzieć co innego. I najwygodniej jest oczywiście wytłumaczyć odmowę złym stanem zdrowia. I tak tutaj zrobiono, że oczywiście obaj panowie Krasińscy niebywale dziękują wylewnie za łaskę okazaną przez Mikołaja I Zygmuntowi i za obietnicę przyjęcia go do służby dyplomatycznej, ale jednak na razie muszą to zawiesić, muszą to odroczyć ze względu na to, że Zygmunt traci wzrok i musi poddać się specjalistycznemu leczeniu. I proszę Państwa, tym łatwiej to przyszło panom Krasińskim, że on rzeczywiście tracił wzrok. On miał silną chorobę nadciśnieniową i ta choroba nadciśnieniowa spowodowała odklejanie się siatkówki oka od dna oka. I to leczono wtedy, proszę Państwa, na całym świecie, tylko w innym miejscu, w Wiedniu. Była specjalistyczna klinika okulistyczna. Oczywiście nie było żadnych laserów, nie było tego typu terapii. Leczono to w ten sposób, że pacjent musiał się położyć na plecach w czarnym pokoju, wybitym aksamitem, bez okien, w pokoju, do którego się wchodziło przez śluzę, przez podwójne drzwi, żeby tam ani jeden promyk światła nie wpadał. I pacjent musiał starać się bez ruchu leżeć na plecach w tym czarnym pokoju, bez tych bodźców świetlnych, bez bodźców akustycznych, tylko mu tam wnoszono jedzenie i wynoszono nocnik, prawda? Tak długo, jak lekarz zaordynował. W przypadku Krasińskiego zaordynowano 6 tygodni leżenia w czarnym pokoju, 1,5 miesiąca. I proszę Państwa, nie wiem jak Państwa, ja myśląc o Krasińskim, sobie wyobrażam, że gdyby mnie zamknięto w tym czarnym pokoju na 6 tygodni, to albo bym tam umarł, albo bym wyszedł jako wariat. Natomiast Krasiński po 6 tygodniach wyszedł zupełnie normalny, miał 21 lat, proszę zobaczyć, bardzo młody człowiek.
wyszedł zupełnie normalny, mrugał pewnie oczami, poszedł do hotelu i w ciągu 3 tygodni napisał nieboską komedię. On po prostu nie zmarnował tych 6 tygodni. Leżąc bez ruchu w czarnym pokoju, on kwestia po kwestii, scena po scenie przemyślał ten największe arcydzieło swojego życia. Przemyślał właśnie nieboską komedię, niezwykły zupełnie dramat, w którym połączył dramat egzystencjalny człowieka żyjącego w XIX wieku z dramatem politycznym całych narodów. Bo to, co jest w nieboskiej komedii najciekawsze, może ja poproszę obrazek związany z nieboską komedią, to, co jest, proszę Państwa, w nieboskiej komedii najciekawsze, to jest właśnie obraz rewolucji. Tutaj znalazłem taki obrazek z inscenizacji, niedawnej inscenizacji nieboskiej komedii w Gdańsku. Proszę Państwa, dlaczego, co takiego było ciekawe w tej rewolucji, w przedstawieniu rewolucji w nieboskiej komedii? Dlatego, że po pierwsze, dramat się dzieje w jakiejś nieokreślonej przyszłości. Jest dramatem futurystycznym. Dramat przedstawia społeczeństwo jako jedność rozdartą, jako jedność zantagonizowaną. Warstwy uprzywilejowane mają przeciwko sobie wielokrotnie liczniejsze i wielokrotnie bardziej zdeterminowane do walki warstwy dyskryminowane. Krótko mówiąc, musi wybuchnąć rewolucja. Krasiński układa jakby taki sylogizm. Konflikty społeczne są już na tyle głębokie i nienawiść jest na tyle rozpalona, że rewolucja musi wybuchnąć. Później patrzy, jaki jest rachunek sił. Kto stanie po stronie starego porządku, a kto stanie po stronie rewolucji. I widzi, że siły rewolucyjne tak, już widzę. Dobrze. Proszę Państwa, jakaś usterka nam przerwała. Więc jeszcze raz. Konflikty społeczne są tak głębokie i nienawiść jest tak wielka, że rewolucja musi wybuchnąć. Po stronie dawnego porządku opowie się garstka ludzi, często jeszcze zdemoralizowana i lękająca się walki. Po stronie rewolucji opowiedzą się nieprzeliczone tłumy wygłodzonych ludzi, łaknących zmiany społecznych stosunków, łaknących zmiany społecznego ustroju. Rewolucja musi zatem zwyciężyć. I co dalej z tego wyniknie? Tak, proszę Państwa, dzieje się w nieboskiej. Rewolucja zwycięża w całej Europie i resztki arystokratów, fabrykantów, bankierów, kilkaset osób chroni się w malutkim zameczku na Ukrainie, które się nazywa Okopy Świętej Trójcy. I proszę Państwa, te Okopy Świętej Trójcy także zostają przez rewolucjonistów zdobyte. I w momencie, kiedy właśnie rewolucja już zlikwidowała ten ostatni bastion starego porządku, w tym momencie przywódcy rewolucyjnemu, Pankracemu, ukazuje się Chrystus, to jest właśnie ta scena, co jest na obrazku, i porażony wizją tego Chrystusa, Pankracy umiera. Okazuje się, że Dolina Świętej Trójcy, równiny wokół tego zamku, to jest tak naprawdę Dolina Jozafata i rozpoczyna się apokalipsa. Zwycięstwo rewolucji równoznaczne jest z końcem świata. Dlaczego, proszę Państwa, następuje koniec świata w nieboskiej komedii? Ponieważ kończy się historia. Dlatego, że zwycięstwo rewolucji, zdaniem Krasińskiego, nie zbuduje żadnego nowego porządku, tylko zwycięstwo rewolucji będzie repetycją starych błędów.
Czyli krótko mówiąc, rewolucja, która wybucha przeciwko nierównościom społecznym, przeciwko niesprawiedliwości, wcale ich nie likwiduje. Tylko rewolucja w miejsce dawnych podziałów społecznych wprowadza nowe. W Nieboskiej Komedii są, proszę Państwa, takie sceny, ja o jednej opowiem, gdzie ukazany jest jeden z głównych dowódców rewolucyjnych, który ogląda przez lunetę zamek Okopy Świętej Trójcy i zastanawia się, w jaki sposób ten zamek zdobyć. Dziwnym trafem w pobliżu niego pojawia się przebrany hrabia Henryk, czyli przywódca tego obozu arystokratycznego, i stara się od generała rewolucyjnego wydobyć informacje, jak zamierza on poprowadzić szturm. A generał, nie domyślając się, że rozmawia ze swoim antagonistą, mówi tak do hrabiego Henryka i do towarzyszącego mu Żyda. Mówi tak: chociażeście moi bracia w wolności, nie jesteście moimi braćmi w geniuszu. Po zwycięstwie każdy się dowie o moich planach i odchodzi od nich. A hrabia Henryk mówi wtedy do towarzyszącego mu Żyda tak: radzę wam, go zabijcie. Tak się bowiem poczyna każda arystokracja. I to jest, proszę Państwa, właśnie główna myśl tego niezwykłego dramatu. Otóż Krasiński ukazuje rewolucję jako siłę antyboską. Oczywiście burzy się tam kościoły, zabija księży, zakonnice i tak dalej, ale to nie jest najważniejsze. Ukazuje rewolucję jako siłę destrukcyjną, która niszczy wszystko, ale to też nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że rewolucja nie rozwiązuje, i on to dostrzegł, nie rozwiązuje żadnych problemów, w imię których wybuchła. Rewolucja wprowadzi znów po swoim zwycięstwie nową niesprawiedliwość, nowy wyzysk i nowe, jeszcze większe obszary nędzy. I proszę Państwa, to był jakiś, no nie wiem, eksplozja geniuszu, że ten 21-letni człowiek, tak zawsze mówię studentom, człowiek w waszym wieku, w XIX wieku, dostrzegł tak głęboko paradoksy rewolucji, które myśmy mogli obserwować dopiero w historii XX wieku. To pokazało jego niezwykłą mądrość i przenikliwość. Proszę Państwa, mówię o następnych dziełach Krasińskiego. Poproszę o kolejny obrazek. Następnym jego dramatem był dramat pod tytułem Irydion. Zobaczcie Państwo, pokazuję tutaj plakat z 1912 roku, dwujęzyczny, rosyjsko-polski, ponieważ właśnie w tym 1912 roku akurat Irydion był inauguracyjnym przedstawieniem wystawionym przez Teatr Polski w Warszawie, ten przy ulicy Karasia, istniejący do dzisiaj w tym samym właśnie budynku. I proszę Państwa, nie zagłębiam się tutaj już w meandry treściowe Irydiona. W każdym razie jest to taki dramat historyczny, dziejący się w starożytnym Rzymie, w III wieku naszej ery, w którym opowiada się o tym, jak tytułowy bohater, będący z pochodzenia Grekiem, po ojcu Grekiem, po matce pochodził z plemion germańskich, więc takim mieszańcem, jak Irydion dąży do zniszczenia Rzymu poprzez prace konspiracyjne. I jak mu się to nie udaje. Jak mu się to nie udaje i jak ponosi klęskę. Później oczywiście mamy dramat romantyczny, Irydion nie umiera, tylko zatopiony w takim śnie letargicznym, obudzony zostaje w XIX wieku i otrzymuje kolejną misję, ma się udać do Polski, żeby przeprowadzać coś w rodzaju nowej ewangelizacji, miłości nieprzyjaciół, krótko mówiąc, ma Polaków odwodzić od konspiracji, od planów powstańczych, od planów insurekcyjnych, ma ich przekonać, żeby nie starali się wywalczyć niepodległości
zdradą. Nie starali się wywalczyć niepodległości zemstą. Nie starali się działać w kierunku osiągnięcia dobrego celu środkami nieetycznymi. Proszę Państwa, Krasiński w Irydionie, w tej wielkiej historycznej metaforze, stuje taki utopijny program, że Polska może zeuropeizować Rosję. I tak jak Grecja kulturowo podporządkowała sobie Rzym starożytny, tak w XIX wieku ta zniewolona przez Rosję Polska może ją podbić kulturowo, o ile wyrzeknie się właśnie mściwości. I poproszę następny obrazek. Proszę Państwa, ten portret przedstawia Henryka Kamieńskiego, hrabiego z Lubelszczyzny, bogatego właściciela ziemskiego, który, co nie takie znowu wyjątkowe, w XIX wieku był rewolucjonistą. I Henryk Kamieński, będąc sam właśnie w tej warstwie uprzywilejowanej, pisał w swoim życiu broszury i książki, w których wzywał do rewolucji, do dokonania rzezi szlachty, do zmiany stosunków własnościowych na wsi. I proszę Państwa, taką najbardziej żarliwa jego książka nosiła tytuł Prawdy żywotne narodu polskiego. Tą prawdą żywotną była energia rewolucyjna chłopstwa. Kamiński wydał to pod pseudonimem Filaret Prawdowski. Prawdy żywotne narodu polskiego, Filaret Prawdowski. I na te prawdy żywotne już w latach 40. Krasiński postanowił odpowiedzieć dziełem poetyckim, które się nazywało Psalmy przyszłości. I proszę Państwa, w tych psalmach przyszłości, które wydał pod pseudonimem Spiridion Prawdzicki, więc Kamieński to był Filaret Prawdowski, Krasiński przyjął pseudonim Spiridion Prawdzicki, w tych prawdach żywotnych występował przeciwko idei rewolucji konsekwentnie, głosząc program solidaryzmu społecznego. I w tych psalmach przyszłości jest taki tekst, który się nazywa Psalm Miłości, w którym jak refren powtarzają się takie słowa. Myślę, że większość z Państwa może to pamiętać. Jeden tylko, jeden cud z polską szlachtą, polski lud. Jeden tylko, jeden cud z polską szlachtą, polski lud. I proszę Państwa, właśnie psalmami przyszłości, to jest połowa lat 40., Krasiński zamyka swoją twórczość literacką i ostatnie 10 lat życia poświęca pisaniu pism politycznych. Tworzy memoriały polityczne. Poproszę następny obrazek. I proszę Państwa, te memoriały polityczne, jeszcze poczekam, bo potrzebny mi tutaj jest następny obrazek, te memoriały polityczne kieruje do najwybitniejszych postaci historycznych swojej epoki. Więc na przykład do papieża Piusa IX, niestety nie mamy tutaj obrazka, ale to trudno, do cesarza Napoleona III, udaje się do nich na audiencję, jest przyjmowany i proszę Państwa, główną myślą jego memoriałów politycznych jest taka myśl o to, że rewolucja społeczna już właściwie się dokonała i już ona się spełniła w Rosji. Że oto układ despotyzmu carskiego i samodzierżawie to jest właściwie spełniony ideał rewolucji społecznej. I teraz zobaczcie Państwo, znowu tutaj chciałem podkreślić wyjątkową mądrość Krasińskiego. Otóż Karol Marx uważał, że rewolucja proletariacka wybuchnie tam, gdzie są największe konflikty społeczne, czyli w Anglii, bo tam było najwięcej przemysłu, tam był najsilniejszy proletariat. Krasiński przeciwnie.
twierdził, że rewolucja wybuchnie w kraju, który jest najbardziej zacofany, czyli w Rosji, w kraju jeszcze na poły feudalnym, dlatego, że właśnie aparat represji oraz system powszechnego niewolnictwa, jaki panuje w Rosji, jest spełnieniem rewolucyjnych ideałów. I proszę Państwa, na przykład w memoriale do Napoleona III Krasiński pisał tak. Robespierre, Danton, Marat to figury blade, jeśli się je postawi obok takich rewolucjonistów jak Iwan Groźny, jak Piotr Wielki, czy jak Mikołaj I. I proszę Państwa, to niezwykłe odkrycie Krasińskiego, takie właśnie, że Rosja carska jest spełnieniem ideału rewolucyjnego Marksa, spowodowało, że Krasiński był jedynym wielkim poetą romantycznym, którego nie można było w czasach PRL-u wydać w całości. Była drukowana Nieboska, która była lekturą szkolną, były drukowane jego wiersze, Irydion, oczywiście inne drobniejsze utwory, ale nie memoriały polityczne. I to, co Państwo widzicie na tym obrazku, Zygmunt Krasiński, memoriały polityczne, wydawnictwo Metrum, to jest, proszę Państwa, wydanie tychże memoriałów w samizdacie, w wydaniu drugiego obiegu w latach 80. Krasiński był jedynym poetą, który dostąpił takiego, powiedzmy, zaszczytu właśnie, że jego teksty trzeba było wydać poza zasięgiem oficjalnego obiegu, poza władzą cenzury, czyli jak to się wtedy mówiło, wydawnictwie podpodłogowym. I proszę Państwa, chciałem się tutaj pochwalić, że to z mojej inicjatywy się ukazało i ja napisałem przedmowę do tego, do tej edycji, którą Państwo tutaj widzicie, oczywiście pod pseudonimem Antoni Korwin, ale chciałem w ten sposób właśnie pokazać mądrość i przenikliwość myśli politycznej Zygmunta Krasińskiego. I proszę Państwa, ostatnie już naprawdę zdanie. Zygmunt Krasiński oprócz tej niezwykłej mądrości politycznej jest jeszcze ważny w literaturze polskiej jako najwybitniejszy w dziejach polskiej literatury epistolograf, to znaczy autor listów. I tutaj poproszę taki jeszcze obrazek, też zdjęcie z mojej biblioteczki. Ja mam wszystkie wydane listy Zygmunta Krasińskiego. O, ten obrazek, przepraszam, że one są takie trochę podarte, no ale dużo były czytane. I proszę Państwa, na przykład te trzy tomy, które tutaj są na wierzchu, to są listy do Delfiny Potockiej. A te trzy tomy, to jest zaledwie 1/7 wszystkich listów, które on napisał. 6/7 listów bardziej intymnych Delfina Potocka przed śmiercią zniszczyła. Te trzy tomy, te, które pozostawiła, złożyły się na owe trzy tomy. I proszę Państwa, tu są, tak wygląda komplet właśnie listów Krasińskiego, które są nie tylko ważne z punktu widzenia literatury, ale są niezwykle ważnym dokumentem epoki. Właśnie mówią o obyczajowości, mówią o filozofii tej epoki, mówią o najważniejszych ludziach związanych ze sztuką w tej epoce. Mówią, proszę Państwa, po prostu jest to taki no, fresk poświęcony właśnie XIX wiekowi. I na zamknięcie jeszcze jedno zdanie. Polski romantyzm był zdominowany przez poezję. Dziady, Kordian, Pan Tadeusz, to są wszystko dzieła poetyckie. Nie mieliśmy w polskim romantyzmie takich autorów jak na przykład Stendhal albo Balzac. Nie mieliśmy takich jak Charles Dickens. A przecież to oni są też romantykami, to jest ta sama epoka. I proszę Państwa, listy Krasińskiego, które ktoś nazwał największą powieścią polskiego romantyzmu, uzupełniają tę lukę. To jest takie właśnie prozatorskie dopełnienie poezji polskiego romantyzmu. Dlatego Zygmunt Krasiński, chociaż jest tym trzecim i najmniej ważnym wieszczem, jest człowiekiem, o którym warto pamiętać, ze względu na jego niebywałą przenikliwość, niezwykłą zupełnie mądrość polityczną, ze względu na to, że jego życie było odbiciem rozterek i takich
nowoczesnych kłopotów egzystencjalnych współczesnego człowieka z jego wszystkimi upadkami i słabościami i wreszcie dlatego, że był najwybitniejszym, największym epistolografem w dziejach literatury polskiej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i czekam na Państwa pytania. Dziękujemy Panie Profesorze, bardzo ciekawy wykład. Mamy tutaj już dwa pytania zgromadzone. Pierwsze jest takie. Czy studia nad romantyzmem pomagają zrozumieć współczesną kulturę i kulturę polityczną w Polsce? Bardzo obszerne pytanie. I nie wiem, jak by przeprowadzić takie badanie. Mam obecnie aktualnie doktorantkę, która pisze doktorat o poezji smoleńskiej. Dlaczego ona pisze doktorat o poezji smoleńskiej pod kierunkiem Fabianowskiego, czyli specjalisty od romantyzmu? Ponieważ właśnie poprzez paradygmat romantyczny można zrozumieć wszystko to, co jest wielkie i co jest małe w tej poezji smoleńskiej. I paradygmat romantyczny wciąż się właśnie odradza. Za każdym razem, kiedy jest niewola, to wypowiadamy swoją tęsknotę do wolności, wypowiadamy swoją wolę walki, odwołując się do zaklęć romantyzmu, do słów skrzydlatych romantyzmu, do dzieł romantycznych, do przykładu romantycznych bojowników o wolność. Zawsze, kiedy jest, cieszymy się okresem wolności, na szczęście coraz dłuższym, to romantyzm pokazuje wtedy inne oblicze, mianowicie oblicze egzystencjalne. Pokazuje, w jaki sposób rozumiał los ludzki, w jaki sposób budował antropologię człowieka. Także romantyzm jest po prostu początkiem nowożytności. A jeśli, że tak powiem, upływ czasu, historię porównamy do budowania domu, to proszę Państwa, romantyzm to są fundamenty nowożytnego myślenia naszego. A co byśmy nie zrobili, czy dom zbudujemy wyższy czy niższy, drewniany czy murowany z dachem takim czy owakim, to nigdy nie przeskoczymy kształtu, jaki nam nadają fundamenty. I tak posługując się tym porównaniem, powiedział, że bez romantyzmu nie będziemy w stanie nigdy zrozumieć do końca tego, czym jest współczesność, chociaż posługujemy się już oczywiście zupełnie innym językiem, inną idiomatyką niż ta, którą posługiwali się romantycy. I drugie pytanie. Bardzo nawiązujące do tego, co Pan przed chwilą powiedział, ponieważ ma Pan, profesor, kontakt ze studentami. Tak. To co ze spuścizny romantycznej przemawia do młodego pokolenia? To jest tak. Ja pracowałem już na uniwersytecie w czasach PRL-u. I wtedy mówienie o romantyzmie było zaszyfrowanym mówieniem o współczesności. Jeden z wybitnych eseistów współczesnych, Tomasz Łubieński, wydał na przykład taką książkę, to się chyba w 86 czy 7 roku ukazało pod tytułem Bić się czy nie bić? I to była książka oczywiście o dylematach romantycznych insurekcjonistów. Ale jak wiecie, w PRL-owskich księgarniach się pokazała książka z tytułem Bić się czy nie bić, to każdy oczywiście od razu odczytywał to w sposób aktualizujący. Czyli dyskurs o romantyzmie w okresie PRL-u był dyskursem nie tyle poznawczym, co aktualizującym. I muszę powiedzieć na przykład, że na polonistyce warszawskiej prowadziliśmy synchronicznie 8 seminariów magisterskich poświęconych romantyzmowi. Było tak potężne parcie studentów na romantyzm. Na roku czwartym 4 seminaria, żeby się ci wszyscy studenci, którzy chcą pisać magisterki o romantyzmie, pomieścili, i na roku piątym też 4 seminaria. Już nie wspomnę o 3 seminariach na studiach zaocznych, prawda? Natomiast obecnie romantyzm jest jedyną epoką w dziejach literatury polskiej, gdzie mamy 2 seminaria. Staropolska czy pozytywizm mają po jednym, a romantyzm ze względu na liczbę chętnych, na zainteresowanie ma 2 seminaria. Ale tutaj jeszcze się pochwalę, że to jest też spowodowane specyfiką Zakładu Literatury Romantyzmu na Uniwersytecie Warszawskim, który jest zakładem bardzo prostudenckim, przyjaznym i takim, który da się lubić przez studentów. I studenci zawsze bardzo wysoko oceniali zajęcia prowadzone przez naszych pracowników z naszego zakładu i
swoją jakby sympatię wyrażali, interesując się epoką romantyzmu i masowo, no w skali takiej jak obecnie to jest masowe, zasilając właśnie seminaria licencjackie i magisterskie z romantyzmu. Na przykład limit miejsc na seminarium magisterskim to jest 10, a ja mam na moim seminarium romantycznym 14 osób, bo 4 zostały mi przydzielone przez prodziekana do spraw studenckich na skutek ich po prostu namów i próśb tych studentów, że oni sobie nie wyobrażają, że mogliby o czymś innym pisać pracę magisterską. Mamy jeszcze 2 pytania. Bardzo proszę. Jaka relacja, nie tylko biograficzna, ale również ideowa, łączyła Zygmunta Krasińskiego i Augusta Cieszkowskiego? Jeśli chodzi o biograficzną, no to jest bardzo prosta. Oni się znali od młodości, mieli tę samą nianię, pochodzili z tej samej warstwy społecznej. Te tomy listów Krasińskiego, które pokazywałem, to tam wśród tych tomów były 2 tomy listów do Cieszkowskiego. Więc była to relacja bardzo bliska. Cieszkowski też starał się trochę Krasińskiego sprowadzać na ziemię, czasem z jego różnych marzeń i rojeń. Ja osobiście lubię taki list Cieszkowskiego, kiedy Cieszkowski namawiał Krasińskiego, żeby wolne kapitały zainwestował w kopalnie wydobywające antracyt. I Krasiński odpisywał mu, że bardzo chętnie w to wejdzie, jeśli to przyniesie jakieś zyski, chociaż nie wie, co to jest antracyt. Prawda? I proszę Państwa, Cieszkowski był, pamiętajmy, najwybitniejszym uczniem Hegla. To jest największy przedstawiciel tak zwanej prawicy mudo-heglowskiej i to od Cieszkowskiego Krasiński uczył się filozofii. W dawniejszych latach jeszcze Krasińskiego uważano za wybitnego poetę, filozofa. W tej chwili jesteśmy już ostrożniejsi, bo on nie był przecież zawodowym filozofem. Mówimy raczej o poecie filozofującym, ale tutaj swoją wiedzę zarówno o dialektyce heglowskiej, jak i o historiozofii czerpał Krasiński od Cieszkowskiego. Starał się też na myśl Cieszkowskiego wpłynąć i na przykład najważniejszych dzieł Cieszkowskiego, Ojcze Nasz, jest w pewnej części poświęcone interpretacjom utworów Krasińskiego. To tyle. To jeszcze jedno pytanie. Czemu Krasińskiego nie pochowano na Wawelu, tylko akurat w Opiniogórze? Czy to znaczy, że nie był to poeta uznany za życia? To znaczy, prawdę powiedziawszy, nie wiem. Ale to jest tak, że Opinogóra była stolicą starostwa opinogórskiego. Krasińscy w ogóle wywodzili się z takiej wsi Krasne, to jest kilkanaście kilometrów od Opinogóry, też na północnym Mazowszu. I w podziemiach kościoła w Krasnem jest imponująca nekropolia Krasińskich. Tam od XVI wieku są nagrobki, różne tablice memoratywne Krasińskich. To pokazuje po prostu potęgę tego rodu. Natomiast właśnie matka Krasińskiego nie lubiła Krasnego, nie wiem dlaczego, nie lubiła Krasnego i przeniosła się do Opinogóry, tam wybudowano dwór, tam wybudowano kościół i w podziemiach tego kościoła utworzono nową nekropolię. Pierwszą, że tak powiem, mieszkanką tej nekropolii była właśnie Urszula z Radziwiłłów Krasińska. Opowiadałem o tej rozmowie dramatycznej Zygmunta Krasińskiego z ojcem przy trumnie jego matki i później kolejno wszystkich Krasińskich, jego samego, jego dzieci chowano właśnie w Opinogórze. I być może był tutaj jakiś opór rodziny, ale ja myślę też, że nie było jakiejś wielkiej presji do pochowania Krasińskiego na Wawelu. Bo proszę Państwa, zobaczmy, że kryptę Wieszczów wydłubano w tym wzgórzu wawelskim dla Mickiewicza. W 1890 roku odbył się bardzo uroczysty, potężny pogrzeb Mickiewicza, pochowano go w krypcie wawelskiej. Natomiast słowacki do tej krypty, odpowiednio pogłębionej, trafił dopiero w roku 1927, wskutek już osobistych starań Piłsudskiego, który był no faktycznie wtedy dyktatorem Polski, prawda? Kochał Słowackiego i nie wyobrażał sobie, żeby prochy Słowackiego spoczywały w ziemi obcej na tym paryskim cmentarzu Montmartre. I to z inicjatywy Piłsudskiego właśnie
przełamano opory polskiej hierarchii duchownej, pogłębiono tę kryptę wieszczów, sprowadzono z Paryża prochu słowackiego i uroczyście pochowano je na Wawelu. Chyba nigdy nie było takiej presji, zresztą no Krasiński od początku jakby nie był w ziemi obcej, prawda? On był u nas pochowany, więc nie było takiej presji, żeby przenosić go na Wawel. Rozumiem. Na koniec jeszcze, bo pytań więcej nie mamy, zostałam poproszona przez panią profesor Irenę Pańków o przekazanie podziękowań. I pani profesor pisze tak. Na koniec spotkań z romantyzmem chciałam serdecznie podziękować za przygodę intelektualną, jaką dzięki panu profesorowi przeżyliśmy. To był piękny cykl. Mogliśmy poczuć, jakie bogactwo kryje się w tej literaturze, jeśli spojrzy się na nią tak wnikliwie i z kompetencją. Mamy już w planie kolejne wyprawy, ale to już w semestrze jesiennym. Nie możemy tego wyrazić tak jak na auli, czyli oklaskami, no ale od czego jest wyobraźnia romantyczna? Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę, żeby pani profesor Pańków przyjęła wyrazy głębokiego szacunku, że wszystko to zorganizowała i że naprawdę robi taką dobrą robotę. Bardzo też państwu dziękuję, bardzo dziękuję pani Oli, panu Krzysztofowi i do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję.